Dobra, już jestem z super nową ramką z nową węzą i tak jak mówiłem, tą ramkę z węzą będę chciał właśnie tutaj w to miejsce wsadzić przykładowo. Przykładowe miejsce to by było to właśnie tu. Tak myślę, tu bym włożył tą ramkę z węzą. Tutaj mogłyby sobie pszczółki odbudowywać tą ramkę. To im tutaj ładnie już dosunę. Uciekać z tej beleczki miśki. Dobra. To teraz tą dosuniemy. I nie tylko tą. No, zmykać. Przesuwać się. Nie chcą się przesunąć, może delikatnie. Nie wiem, no ja staram się być delikatny. Pewnie inni pszczelarze też. Aczkolwiek no, może to też wynika z tego względu, że jedni robią przegląd ula raz tam na dłuższy czas. Ja robię standardowo, staram się raz w tygodniu. No teraz, no widzicie, w tym tygodniu już drugi raz pod rząd. No wynika to z mojej niewiedzy. Dlatego no, moje pszczoły, można powiedzieć, są bardziej narażone na co? Na uszkodzenia, prawda? Mogę więcej zgniatać pszczół. Co z tego, że mi się dużo pszczół będzie wychodziło z nowych ramek, wygryzało się. Jak tak czy siak będę później te pszczoły wygniatał. No ale dobra, zobaczmy jak to by teraz się miało. Przesuwam te ramki po to, żeby tutaj wstawić ramkę, tą ramkę pracy. Powiem wam, że ciężko przesuwać te ramki, są tak pozaklejane. Dobra, i tu w to miejsce byśmy włożyli tą ramkę z dziką zabudową, czyli tą ramkę. Miejmy nadzieję, że to się zmieści, więc włóżmy. Czyli ramka, druga ramka pracy idzie na dół. Zmieściła się. Dobra. Powiedzmy, że tutaj jest matka. Bo te ramki, które wyciągnąłem stąd, przeglądałem, nie widziałem matki. Skoro nie widziałem, to zakładamy kratę odgrodową. Nie tak, tylko tak. Dobra. Przeruszmy. Poruszajmy trochę tą kratą odgrodową, żeby wszystkie te pszczoły się tam mogły zmieścić, przejść, żebym żadnej nie musiał zgnieść. No, zmykać. One siedzą tutaj na tej beleczce ramki. Dobra, to już nie ma. Tutaj jeszcze siedzą na tej ramce. Tutaj jeszcze, dobra, jedna zeszła. Czyli jak tak przycisnę, to chyba się już nic nie stanie teraz. Teraz będzie chyba dobrze. Teraz będzie tutaj chyba dobrze. I teraz będę mógł nałożyć. Aha, i teraz mówiliśmy o tym, że tutaj bym jednak półkorpus nałożył. Nie.